Kwestia gospodarki nieruchomościami zdominowała obrady kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Nie po raz pierwszy już to właśnie temu tematowi poświęcona była spora część sesji. Radni decydowali m.in. o wystawieniu na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach, gdzie gmina ma tylko pojedyncze udziały we wspólnocie mieszkaniowej. W takich przypadkach, gdy w budynku zarządzanym przez wspólnotę jedno lub dwa mieszkania należą do miasta, radni najczęściej decydują o ich zbyciu. Nie tylko kwestie sprzedaży lokali pojawiły się podczas obrad. Głosowano także nad kupnem przez gminę nieruchomości. Chodziło o dwie działki, w tym jedną zabudowaną przy ulicy Krakowskiej. Miasto chce je odkupić od obecnych właścicieli w związku z planami zmian w tej części Chrzanowa. Nieruchomości te przylegają bezpośrednio do nieruchomości gminnych, w stosunku do których zostały podjęte czynności w celu przystąpienia do kolejnego etapu rewitalizacji. Nabycie przedmiotowej nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości gminy Chrzanów pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym na prawidłowe ukształtowanie przestrzeni publicznej. Gmina chce kupić działki za cenę nie wyższą niż wartość rynkowa. Obecni właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż. Dodajmy, że jeśli miasto kupi działki, to budynek usytuowany na jednej z nich zostanie wyburzony. Kwietniowa sesja to także sprawy związane ze zmianami w finansach gminy i sporo sprawozdań, m.in. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Pojawił się też temat zdrowia. Radna Małgorzata Kowalska przytoczyła dane dotyczące zachorowalności mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Niestety nie są optymistyczne. Największa liczba osób cierpi na choroby układu krążenia, ale sporo jest także cukrzyków, osób, które mają problemy z tarczycą i zapadają na nowotwory. Dlatego zdaniem radnej trzeba się badać i to profilaktycznie. Nie tylko sami powinniśmy o tym pamiętać, ale przypominać o tym najbliższym, mówiła Małgorzata Kowalska. Kierować po prostu, cały czas postulować, kierować, żeby zgłaszali się na badania profilaktyczne. Radna namawiała także do promowania aktywności fizycznej. Potem głos mieli przewodniczący rad osiedlowych i sołtysi. Szef Rady Osiedla Kąty, Roman Madejski, powrócił do tematu wstrząsów odczuwanych na osiedlu Kąty w wyniku działalności ZG Sobieski. Kwietniowy wstrząs spowodowany na skutek działalności kopalni spowodował zawalenie się ściany opuszczonego budynku na terenie osiedla. Na Kątach starych budynków jest dużo, więc mamy się czego bać. Jest to pierwszy taki przypadek i oby ostatni. Przewodniczący prosił burmistrza o interwencję w ZG Sobieski. Chodzi o to, by zakład wyburzył częściowo zniszczony budynek. Pojawił się także temat tzw. ustawy śmieciowej. Jej wejście w życie budzi sporo obaw, ale także postulaty. Do sołtysa Balina dotarły wnioski od mieszkańców, by zwiększona została liczba worków do segregacji, jakie mają otrzymywać mieszkańcy. Wniosek był taki, żeby przydzielić pierwsze worki na ilość osób, tak jak się zbiera pieniądze, a potem uzupełniać je zgodnie z ilością oddanych worków. A kolejna sesja jak zawsze za miesiąc.